Dobry wieczór. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W kwestii tak zwanych niegrzecznych, niedobrych, problematycznych, agresywnych dzieci w zasadzie cała pedagogika i psychologia są bardzo zgodne. Człowiek nie rodzi się dysfunkcyjny. Człowiek rodzi się bardzo przystosowany. I jeśli nabywa jakichś dysfunkcji, to raczej w procesie socjalizacji. Dlaczego człowiek robi się z czasem mniej przystosowany niż najpierw? To się wydaje trochę niedorzeczne. Stworzyliśmy kulturę i cywilizację, za którą nie nadążamy, a w związku z czym powstają wypaczenia. Natomiast my się rodzimy jako istoty zupełnie biologiczne, a nie ucywilizowane, nie socjalizowane, ale jako istoty socjalne. A co to dla nas oznacza? To oznacza, że dziecko rodzi się z takim pakietem cech i możliwości, jakie będą sprawiały, że rodzice będą się nim zajmować. Rodzice, rodzina rodziców, plemię, stado. I dziecko jest bardzo elastyczne i coraz bardziej wdraża te metody, te techniki, te zachowania, które lepiej działają. Będzie wdrażało to, co działa, a to, co nie działa, będzie eliminowało. To jest oczywiste. Wszyscy tak robimy po prostu ze wszystkim. Czyli najpierw dziecko płacze. Kiedy czegoś chce, płacze. I matka rozpoznaje jego potrzeby, sprawdza po kolei, czy jest mu zimno, czy jest głodny, czy ma mokrą pieluchę, czy po prostu potrzebuje bliskości, czy źle się czuje, czy jest mu niedobrze, czy ma gorączkę. Płacz działa. I dziecko jest nastawione absolutnie i zupełnie w ramach swojego przystosowania na pogłębianie i polepszanie komunikacji, ponieważ jest nastawione na pogłębianie i polepszanie swojego przystosowania społecznego, bo to oznacza po prostu przetrwanie. Tak więc dziecko jest automatycznie nastawione na to, że jest uczniem dorosłych. Podąża za dorosłymi, patrzy na dorosłych, stara się ich naśladować i zmierza w kierunku bycia dorosłym. Tak więc będzie robiło wszystko, by nauczyć się porozumiewać w jak najbardziej sprawny, najlepszy sposób. I jeśli potrzeby dziecka są zaspokajane, nie tylko wtedy, gdy dziecko płacze, to ono będzie mogło się nauczyć pozytywnej komunikacji, innej komunikacji po prostu, niż płacz. A więc pokazywania, mówienia, oczywiście, wyrażania swoich potrzeb, bo będzie też przez to, że matka zwraca na niego uwagę, czy tam rodzice, rodzina zwracają na niego uwagę, gdy ono wyraża swoje potrzeby w sposób inny niż płacz, ono będzie znowu dostawało tę pigułkę dopaminy, o której tak często mówię, czyli nagrodę, przyjemność, poczucie satysfakcji, dlatego że uwaga innych członków stada dla zwierząt stadnych, w tym dla ludzi, zawsze jest właśnie nagrodą, pigułką dopaminy. Tak więc dziecku będzie ogromną przyjemność sprawiało, jeśli będziemy reagować na jego słowa, czy tam na jego guganie, czy na jego pokazywanie. Jeśli będziemy je rozumieć, mimo że ono jeszcze nie jest w pełni sprawne komunikacyjnie. I co się może zepsuć na tym wczesnym etapie komunikacji z dzieckiem? Możemy reagować dopiero wtedy, gdy ono płacze. Wówczas dziecko będzie miało mniejszą motywację do tego, żeby uczyć się komunikacji innej, no bo przecież tylko płacz działa. Stąd wiele, między innymi, w tym jest zakorzenione, wiele koncepcji mówiących o podążaniu za dzieckiem. One oczywiście są, znaczy mają jakby różne wskazania, różne cechy szczegółowe, w zależności od wieku dziecka. Natomiast to podążanie za dzieckiem może się odbywać już od maleńkiego. To jest wychowanie na przykład w duchu kabały. Trzeba przyznać Żydom, niezależnie od różnych ich zawirowań historycznych i aktualnych politycznych, że wychowują swoje dzieci na ludzi niezwykle skutecznych.
na ludzi bardzo często osiągających sukces, wykorzystujących maksimum swoich możliwości. Dlaczego? Dlatego, że kabała właśnie mówi o podążaniu za dzieckiem. To znaczy, Żydzi obserwują dzieci. Nie narzucają dzieciom wychowania takiego, jak narzuca się na przykład w kręgu arabskim, jak narzuca się również w kręgu europejskim. Również Azja, szczególnie te nurty migracyjne z Azji, które zmierzają na zachód, mają do dziecka podejście jak do projektu. Kiedy pracowałam w szkole, to akurat pracowałam w szkole, w której było bardzo dużo wietnamskich dzieci. I one wszystkie były umordowane od rana do wieczora dodatkowymi zadaniami, zajęciami. Ich rodzice to zazwyczaj nie była jakaś elita intelektualna. Często to byli ludzie, którzy w ogóle nie mówili po polsku. Byli zazwyczaj handlarzami na stadionie dziesięciolecia. Polska była dla nich pierwszym punktem w wycieczce za wykształceniem dziecka na zachodzie. I dzieci wiedziały, że w Polsce robią tylko podstawówkę. College to już będzie raczej Wielka Brytania, a potem Stany Zjednoczone na studia. I dzieci były kształcone wieloaspektowo. Tenis, muzyka, języki, balet, co tam rodzice uznali za właściwe. Te dzieci były smutne, poważne i zgaszone, znerwicowane o swoje wyniki szkolne, chociaż oczywiście miały średnią około 5-0, bo by zawiodły rodzinę 13 pokoleń wstecz. Natomiast Żydzi robią zupełnie inaczej, to znaczy obserwują dziecko i pomagają mu rozwijać to, co jest jego naturalną predyspozycją. Stąd na przykład naród żydowski jest przodujący w diagnostyce zespołu Aspergera. To znaczy, oni mają narzędzia, które około 3 miesiąca życia pozwalają już wykryć autyzm. Co bardzo się kłóci historiami autyzmu poszczepiennego i bardzo się nie zgadza z tak zwaną diagnozą autyzmu wczesnodziecięcego, diagnozowanego około 2 roku życia. Dlaczego u nas jest tak, a u nich tak? Dlatego, że u nas zazwyczaj zauważa się regres w okresie buntu dwulatka. Tymczasem Żydzi nie dostrzegają regresu. Nie. Oni dostrzegają specyfikę tego młodego, maleńkiego człowieka, który się urodził. I widzą, że on mniej podąża za wzrokiem na przykład. Że on ma bardziej wyczulone zmysły. Że on ma specyficzne dla autystów słabe lub nadmierne napięcie mięśniowe. Że to dziecko jest jakby bardziej mantryczne niż dzieci neurotypowe. I według kabały podążamy za dzieckiem cały czas. Jeśli dziecko chce malować, to robimy wszystko, żeby mogło malować jak najwięcej. I towarzyszymy mu w tym. W Europie robimy inaczej. Jeżeli dziecko chce malować, to i tak ma się uczyć matematyki, bo ma się uczyć matematyki. Bo tak. Stąd dzieci są łamane bardzo szybko. Kultura zachodnioeuropejska, a już szczególnie środkowo- i wschodnioeuropejska, to jest kultura łamania charakterów. Powiedziałabym nawet, że im bardziej na wschód, tym bardziej łamie się charaktery. Bycie Rosjaninem to jest w ogóle, w takim wyobrażeniu naszym, smutne opijanie faktu, że złamano mi charakter i charakter mojemu narodowi. Azja, prawdziwy, dumny Japończyk, Chińczyk, Japonia się teraz zmienia. Wiem, że to są dwa różne w ogóle kręgi kulturowe tak naprawdę. Niemniej, prawdziwie dumny Azjata to jest Azjata, który złamał sobie charakter, któremu złamał na charakter, a potem jeszcze on sobie złamał charakter. I jest to jego największe życiowe osiągnięcie. Japonia jest też krajem zdecydowanie przodującym w ilości samobójstw. Izrael nie. Izrael przoduje w ilości wykrytego wcześniej autyzmu. Zgadza się to z najnowszymi tendencjami w rozumieniu, określaniu, badaniu autyzmu, gdzie mówi się już o neurodywersyfikacji, o neuroplemionach. I jakby tak spojrzeć wstecz w kulturę, to jest sporo przesłanek, by uważać, że wśród Żydów jest wielu autystów. I jak ten wstęp taki neuroróżnorodności, tak. Jak ten wstęp taki antropologiczny
ma się do dzieci agresywnych. Tak jak mówiłam, dziecko jest przystosowane. Dziecko jest przystosowane do tego, by wymuszać realizację swoich potrzeb. Nie bez powodu dzieci, szczeniaczki, kociaczki wyglądają w ten sposób. Duże oczy, małe usta, małe noski. Niezależnie od gatunku, prawda? To jest coś, co atawistycznie uruchamia odruch opieki. Dziecko jest absolutnie przystosowane. Dzieci nie rodzą się złe, dzieci nie rodzą się niegrzeczne, dzieci nie rodzą się wybrakowane, dzieci po prostu rodzą się różne i z ogromnym pakietem możliwości komunikacyjnych i otwarciem na komunikację. Nawet już maleńkie dziecko, niemowlę, ma cały pakiet komunikatów poza płaczem, żeby się z matką, z rodzicami, z dorosłymi skontaktować. Ten pakiet to na przykład nieporadna figurka i budzące rozczulenie w prawie każdym gatunku zwierząt, physis. Duże oczy, małe usta, mały nosek. Słodziak. Jesteśmy zaprogramowani biologicznie, żeby gdy widzimy duże usta, mały nosek, małe usta, mały nosek, duże oczy, to chcemy się tym opiekować. Jeśli ma jaśniejsze włosy niż ciemniejsze, to tym bardziej chcemy się tym opiekować. Dlatego najbardziej pożądane są blondynki o dużych oczach, nawet przez mężczyzn, tak? Bo nam to zostaje po prostu. I rolą dorosłych jest być uważnymi na dziecko. To znaczy odczytywać komunikaty, zanim zacznie ono płakać. Z ruchów dziecka, z jakichś postękiwań, pokwiliwań i pojękiwań, odczytywać, czego ono potrzebuje. Wtedy dziecko czuje się bezpieczne i ważne i nie musi używać płaczu i wrzasku do tego, żeby załatwić zadbanie o swoje potrzeby. Jeśli potrzeby dziecka są zaspokajane przez matkę czy przez rodziców, dopiero kiedy ono płacze, to jest już późno i źle. Dziecko już się zaczyna uczyć i kształtować swoje ścieżki neuronalne w przekonaniu, że nikt o mnie nie zadba, jeśli nie będę upierdliwy, jeśli nie będę głośny, roszczeniowy i widoczny, to z głodu i z zimna zdechnę. Zaczyna się kształtować osobowość oparta o uczucie deprywacji, braku. Jak daleko źle pójdzie, to nam się stworzy narcysta. Czyli osoba, która tak bardzo czuje się dla innych nieważna, niewystarczająca, niezauważalna, że będzie nadrabiała pozą kogoś, kto jest super i każdy go zauważy i kto jest w ogóle najlepszy i tak dalej. Kto żąda, kto wymaga i kto generalnie musi być w centrum. Ponieważ narcystą kieruje lęk, że jeśli nie będzie w centrum, to ulegnie anihilacji. I tak też kształtujemy niegrzeczne dzieci. Niegrzeczne dzieci to są te, które nie umiały, będąc grzeczne, zwrócić na siebie uwagi dorosłego. A dla dziecka uwaga dorosłych jest najważniejszą, najcenniejszą i najprzyjemniejszą rzeczą, która im się zdarza. Wcale nie gry, wcale nie zabawki. Uwaga dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest nastawione właśnie biologicznie, więc i egzystencjalnie na stanie się dorosłym. A wie, że dorosłym nie jest, więc ono jest jakby w takim trybie stałego wdrażania. Dopiero gdzieś około 11-12 roku życia grupa rówieśnicza robi się naprawdę istotna. Wcześniej nie. Wcześniej to dorośli są istotni, atrakcyjni i ciekawi. I w dobrej relacji, w uporządkowanej relacji, takiej, gdzie jest realna wrażliwość, realne zauważanie dziecka i komunikowanie się z nim we wszelkie możliwe sposoby, które ono ma, sprawia, że dziecko nie czuje potrzeby się drzeć, czuje się ważne, usatysfakcjonowane i samo uczenie się od dorosłych daje mu poczucie nagrody, daje mu poczucie dopaminy.
wytwarza mu dopaminę, hormon nagrody. Dziecko obserwowane przez dorosłego w takim prawdziwym procesie komunikacji, gdzie liczy się gest, gdzie liczy się zapach, spojrzenie, gdzie liczy się inicjatywa i jednej, i drugiej strony, takie dziecko czuje się spokojne i szczęśliwe, i spełnione. I ono nie będzie walczyło o nic. Bo o co ma walczyć ktoś, kto jest szczęśliwy i spełniony? Bez sensu. Każda istota żywa zmierza do zachowania energii, a agresja, wrzaski, bycie niebezpiecznymi, nie do wytrzymania, pochłaniają mnóstwo energii. Jeśli dziecko ją spożytkuje na jakiś proces kreatywny, na proces uczenia się, na jakiś satysfakcjonujący wysiłek, to nie będzie powodu, żeby ono w destrukcyjny sposób zwracało na siebie uwagę. Destrukcja ze strony dziecka jest wyrazem rozpaczy i desperacji. Tylko i wyłącznie. I zawsze. Chyba, że dziecko należy do tego 1% ludzkości, który urodził się jako psychopata. Wtedy ta teoria, ta wiedza zawodzi. Problem jest też z dziećmi z FAS-em, z zespołem alkoholowym, czyli z dziećmi alkoholiczek, jeśli one piły w ciąży, bo te dzieci mają realne problemy rozwojowe, które często są mylone z autyzmem i które często są mylone z psychopatią. Sporo z tych dzieci jest psychopatami i bardzo dużo z tych dzieci jest socjopatami, ale nie tylko jakby w wyniku urodzenia. Ale te dzieci faktycznie są na tyle uszkodzone, że są dysfunkcyjne. Psychopaci są potrzebni w społeczeństwie, natomiast to jest bardzo specyficzny i trudny obszar społeczny i z nimi po prostu pewne zasady psychologiczne się nie sprawdzają już, bo oni mają inny mózg, więc inna jest ich psychologia trochę. Natomiast dzieci z FAS-em to są dzieci, które już wcześniej niż przed fazą narcyzmu pierwotnego już musiały walczyć o swój byt ze swoją matką. W związku z czym to są dzieci, których świat został tak przez rodzica zaburzony, że one się już rodzą zaburzone. I ciężko mieć do niej pretensje. Natomiast cała reszta dzieci to są takie robociki nastawione na jeden cel. Rozwój. W kierunku bycia dorosłymi. A więc w kontakcie z dorosłymi i w naśladownictwie dorosłych. W naśladownictwie dorosłych najważniejszy aspekt. Dzieci nas naśladują. Czyli okej, co to jest z tymi dziećmi? Dzieci nas naśladują, dzieci nas strasznie potrzebują, dzieci zrobią wszystko, żeby się z nami skomunikować i mieć naszą uwagę i naszą troskę. Więc jeśli nasze dziecko biega po domu i drze japę, to prawdopodobnie gdy nie biega po tym domu i nie drze japy, to jest ignorowane. Bo rodzic jest zbyt zmęczony, bo rodzic ma inne sprawy, bo rodzic potrzebuje odpocząć, bo dorośli rozmawiają, bo teraz jest serial, bo ja miałem ciężki dzień w pracy i tak dalej. I idź do swojego pokoju, dzieci ryby głosu nie mają, nie przeszkadzaj, zajmij się czymś, zajmij się sobą. Każde normalne dziecko narobi rumoru, bo potrzebuje rodzica. Każde lękowo zaburzone dziecko narobi tego rumoru więcej, ponieważ z racji zaburzenia lękowego potrzebuje rodzica więcej. A skąd się wzięło to zaburzenie lękowe? Z ignorowania i odrzucenia dziecka. Tak więc, jeśli nasze dziecko boi się spać, boi się ciemności, boi się, gdy odchodzimy, to prawdopodobnie za dużo razy to zrobiliśmy. To nie jest tak oczywiście,
że to musi wynikać z okrucieństwa i indolencji jakiejś. To może być coś, co ja zaliczyłam, mając pół roku. Trafiłam z zapaleniem płuc do szpitala i leżałam tam kilka miesięcy. I moja mama nie mogła tam ze mną być, tylko mogła przyjeżdżać. Więc ja zaliczyłam bardzo poważną separację. Ale dla emocji, dla uczuć, szczególnie kształtujących się u tak małej istotki, która tak mało jeszcze rozumie, to w ogóle nie ma znaczenia, czy mama mnie tam oddała, bo chciała, czy bo nie chciała. Znaczenie miało to, że nie było koło mnie mamy, gdy miałam pół roku. Więc wykształciły się u mnie bardzo ciężkie zaburzenia lękowe. Było ku temu jeszcze kilka innych powodów, ale ograniczę się do tego. I jeśli dziecko miało zaburzenia lękowe, to jakby znaczy ma jakieś zaburzenia wynikające z jakiejś deprywacji, jakiejś potrzeby. U mnie była to deprywacja potrzeby bezpieczeństwa, czyli obecności matki, po prostu obecności, to robi się w nim dziura. I tę dziurę trzeba nalać. A jeśli nie nalejemy, to ta dziura będzie rosła razem z nami. Jeśli gdzieś na którymś etapie wczesnego dzieciństwa powstała deprywacja, to ona rośnie razem z człowiekiem. Dlatego, że neurogeneza co 30-40 dni. Mózg się przebudowuje na bazie tego, co jest teraz. Czyli jeśli teraz jest emocjonalna dziura, to mózg, układ nerwowy kształtuje się, dobudowuje się do tej dziury. Ona jest faktem. I jeśli w którymś momencie nie zostanie nalane, to on cały czas się będzie przebudowywał, dobudowywał, nadbudowywał i odbudowywał w przekonaniu, że nie mogę być bezpieczny, że nie jestem kochany. Na przykład. I tak jak mówię, to nie musi być prawda. Ale półroczne dziecko nie rozumie, co to jest zapalenie płuc i szpital. Po prostu. Więc dziura rośnie. I później dziecko strasznie potrzebuje matki. Zaczyna się bać wszystkiego, co jest atawistycznie niebezpieczne. Ja bałam się ciemności. Tak bardzo potwornie bałam się ciemności, że nie mogłam spać. A moja mama nie ulegała moim szantażom, jak ona to nazywała. Mój płacz, mój lęk był nazywany szantażem. Bo ja chcę spać z rodzicami, bo ja się rządzę. W każdym razie mój lęk nigdy nie dostał kompensacji. Ja z nim wzrastałam. Niegrzeczne dzieci robią kłopoty, żeby zwrócić uwagę dorosłych, którzy cieszą się, którym wygodnie, z grzecznymi dziećmi. Bo dzieci nie są od tego, żeby nie zawracać głowy. A jak często się tego oczekuje, prawda? Mówi się w ogóle o cichych dzieciach, że to są grzeczne dzieci, a to nie są grzeczne dzieci, to są wycofane, lękowe dzieci, które tak bardzo nie ufają dorosłym, że nie zwracają na siebie uwagi, bo się boją. Normalne dziecko jest upierdliwe na maksa. I jeśli ta upierdliwość nie może być pozytywna, nie może być radością, nie może być jakąś spontanicznością, no to przeradza się w kłopotliwość, a w następnym stopniu w agresję. W domu dziecka. Przychodzę raz, byłam tam wówczas stażystką, praktykantką. No i chłopiec wyrywa, demoluje po prostu grządkę z kwiatkami, wyżywa się na tych kwiatkach strasznie. No i wychowawczyni oczywiście mówi, że oczywiście on to on, oczywiście jak zawsze, oczywiście niszczy wszystko i oczywiście powinien dostać karę i zaraz ją oczywiście dostanie. Oczywiście po prostu 9-letnie dziecko w domu dziecka. Jak można być takim bezczelnym 9-letnim dzieckiem w domu dziecka? No więc kłócę koło niego i mówię, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co robisz? On mi odburkuje oczywiście coś bardzo niemiło i dalej się wyżywa na tych kwiatkach. Więc mówię mu, wiesz,
Kwiatki oddychają korzeniami. Więc jak je wyrywasz, to one się duszą. Dziecko zaczyna na mnie patrzeć. Pewnie się, czy to prawda, czy dobrze zrozumiało. Mówię, no tak, właśnie tak jest. I ona po prostu w przerażeniu zaczyna wkopywać z powrotem te kwiatki. Pyta się, czy jeszcze możemy to uratować. Pyta się, co zrobić. Mówię, no chyba podlać, no nie? Znaczy, no na pewno podlać, zakopać i podlać. Okej, więc biegnie po wodę, podlewa. Potem wymyśla, że podleje jeszcze cały ogródek. Zorganizował sobie jeszcze kilku chłopców, jakieś tam wiadra, miski. Podlali ręcznie cały ogródek, nosząc hektolitr wody. I dużo rozmawiał ze mną, dowiedział się o roślinach. Przyszedł ogrodnik w tym czasie, umówił się z nim, że będzie mu pomagał. Cały dzień w ogóle idealne dziecko. No i zobaczył, że są na balkonie niepodlane kwiatki. Takie klapnięte. Więc idzie do facetki się zapytać, czy mógłby tam wejść. I ona mówi oczywiście, że nie, bo był niegrzeczny w tamtym tygodniu. No więc jej tłumaczy, że ale teraz zrozumiał, tak, o co z tymi kwiatkami chodzi i po prostu chciałby to ponaprawiać zwyczajnie, bo ja mu wyjaśniłam, jak to działa. Nie, on w tamtym tygodniu był niegrzeczny i koniec, i basta. No więc on czuje się potraktowany bardzo niesprawiedliwie. I zaczyna się wściekać i robi się oczywiście wrogi wobec tej nauczycielki, która nie porozmawiała z nim o tym, tej wychowawczyni, która nie porozmawiała z nim o tym, dlaczego on to robił, ani nie poinformowała go, co właściwie robi. On po prostu coś zaczął robić i natychmiast się spotkał z oceną. Od razu odrzucenie i ocena. Niegrzeczne dziecko. Przekonywał, prosił, błagał, nawet na kolanach straszne to było. Dobra, w końcu mówię mu, że nie da się tej babki przekonać, więc chodź po prostu, już tam zajmiemy się czymś innym. No i siedzimy sobie, jest okej. I przychodzi na kolejną zmianę kolejna. I po chwili przychodzi i zaczyna się drzeć na niego, że on zdemolował tę grządkę. I ja ją biorę na stronę i mówię, że nie ma już potrzeby się na niego, znaczy no, w ogóle go karać, bo już mu wytłumaczyłam, zrozumiał i naprawił. A ona mi bierze za fraki i mówi, nie wpierdalaj mi się gówniaro w kompetencje. I dalej krzyczy na to dziecko. Dzieciom bardzo łatwo jest dać szansę być grzecznymi. Tylko nie można z góry zakładać, że dziecko znów robi problem. To znaczy, jeśli widzimy, że dziecko robi coś niepożądanego, to zamiast to krytykować, należy wejść w rozmowę. Czy rozumiesz, co robisz? Dlaczego to robisz? Jakie to ma konsekwencje? Co cię skłoniło do tego, żeby to robić? Jak rozumiesz to, co robisz? Otwórz się na komunikację z tym dzieckiem, a nie komunikuj mu wiecznie swoje mądrości. Podążaj za dzieckiem. Znowu. Czyli ja się spotykam z czymś takim często, że rodzice próbują opowiedzieć dziecku życie. To jest słuszne, to jest niesłuszne, to się robi tak, to się robi srak. Trują tym dzieciom od rana do nocy, co jest właściwe. Tak samo robią nauczyciele. I dzieci nie mają miejsca na doświadczanie, i dzieci nie mają miejsca na rozmowę. Dzieci mają przyjmować racje. I to tworzy osoby bardzo niesamodzielne, niemyślące. No bo jeśli ktoś mi opowie całe życie i całkowicie mną pokieruje, to nie mam potrzeby, żebym ja myślał, tak? No i teraz pogodzić się z tym, że moją rolą społeczną jest bycie osobą niemyślącą, wcale nie jest łatwo i wcale nie jest wygodnie. Dlatego dzieci bardzo się buntują przeciwko zmuszaniu ich do tego, żeby nie myślały. A narzucanie dzieciom tego, co jest słuszne, natychmiastowe ocenianie tego, co one robią, zamiast zapytania, dlaczego to robią, co w ogóle robią, co mają w głowie, kiedy to robią, o co im chodzi. To jest myślenie za nie. Jeśli dziecko nie ma przestrzeni dojść do głosu, na przykład w tym, czego nie rozumie,
to ono szybko nastawi się wobec dorosłych konfrontacyjnie i agresywnie. Mam do czynienia z bardzo smutnymi przypadkami dzieci, które potrafią opowiedzieć o rozwodzie swojej mamy, o depresji swojej mamy, o tym, ile mama ma pieniędzy, a na co ich nie ma, o tym, dlaczego nie wolno używać Facebooka, dlaczego tata jest niebezpieczny, dlaczego muszą jeść to, co muszą jeść, a nie coś innego, dlaczego muszą brać leki psychiatryczne, dlaczego muszą powtarzać rok w szkole, dlaczego muszą chodzić do psychiatry, psychologa, terapeuty, takiego śmego i owego. Wszystko potrafią wytłumaczyć słowami rodzica. Odtwarzają z taśmy. Potrafią też. Mam taki przypadek dziecka, które potrafi mi podać, opowiedzieć całą historię o tym, jak za agresję trafiło do psychiatryka. Wie dlaczego. To było nieodpowiedzialne, to było niepoprawne, on nie powinien, to za agresję. Gada w ogóle nie swoimi słowami. I pytasz to dziecko, co ono o tym myśli, a ono nadal powtarza nie swoje słowa. Mama, tata, wszystko mu wytłumaczyli o życiu. I próbuję wytworzyć w takim dziecku poczucie, że mimo, że jestem dorosła, to może mi powiedzieć, co naprawdę o tym myśli. I dzieci zazwyczaj myślą, że to jest podstęp. Czyli, że będą miały przerąbane za to, że im powiedziały, co naprawdę o tym myślą. I kiedy się okazuje, że nie będą miały przerąbane, to nagle się okazuje, że one się czują oszukane, że one się czują ignorowane, że one mają dosyć rozumienia wszystkich problemów swojej mamy i mają do niej ogromny żal o to, że ona się nie pyta ich o ich problemy, tylko je natychmiast rozwiązuje. Szczególnie, jeśli doprowadziła do tego, że jej dziecko to jest jeden wielki problem. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Ja naprawdę znam sporo dzieci z tą diagnozą. I to są cudowne, mądre dzieci, z którymi ja nie mam problemów. Poza tym, że są upierdliwe. Ale to nie są dzieci niebezpieczne. To nie są dzieci, z którymi ja się nie dogadam, żeby coś było zrobione, którymi stawiają jakiś opór. Nie. To są dzieci, które myślą samodzielnie. I ciężko jest się u tych dzieci dokopać do ich własnych myśli i uczuć. One mają wimplementowane racje swojej mamy. Pracowałam intensywnie przez 1,5 roku z kobietą, która przeczytała 16 książek pedagogicznych, zanim zaczęła rodzić dzieci, i w oparciu o te książki postanowiła uchronić swoje dzieci przed wszelkimi błędami. Więc ona je po prostu sadzała i opowiadała, jak świat działa. I one już nie musiały doświadczać. I ona była później zdziwiona, że dzieci się pakują w kłopoty, jak przecież ona powiedziała, że z tego będą kłopoty. Efekty? 10-latek biega po osiedlu i próbuje załatwić jointy. I niech się mama cieszy, bo donoszą jej o tym 14-latkowie z osiedla, że mały jointy chce załatwić. A przecież ona jemu tłumaczyła już, jak on miał 5 lat, że narkotyki są złe. Zamiast wytłumaczyć, znaczy nie, przepraszam, zamiast pokazać i udowodnić temu dziecku, że czegokolwiek nie będzie chciało się dowiedzieć, może do niej przyjść, nawet jeśli to będzie kontrowersyjne, będzie się chciał dowiedzieć, co to jest cipka. To ona nauczyła go, że matka to jest taka strasznie nudna osoba, która urządza wielogodzinne wykłady o rzeczywistości, mówiąc, ty nie musisz żyć naprawdę, bo mamusia ci wszystko opowie. To nie jest toksyczna matka, te dzieci naprawdę kochają tę swoją matkę. I ona jest naprawdę fajna. I ja naprawdę lubię tę osobę.
Ale ona chciała tak bardzo być lepszą matką niż jej matka, która niczego jej w życiu nie pokazała, że ona po prostu postanowiła nauczyć swoje dzieci życia w teorii. I ona naprawdę się wściekała na mnie, po co one mają doświadczać, jak ja im wszystko powiedziałam już. Ale dzieci się uczą z praktyki. Ale po co mają się uczyć z praktyki, jak ja im wszystko powiem? Niedorzeczne. Kolejna sprawa to dzieci nas naśladują. Idiotyczny występ mojej matki. Miałam z lat 15 czy 16, jak wyszłam z domu i nieopatrznie zostawiłam plecak, a tam były papierosy i moja mama mi je wyciągnęła. I wracam do domu, a moja mama siedzi i pali moje papierosy i zaczyna mi wykład o tym, że nie powinnam palić i że w ogóle nie mogę palić i że w ogóle będę miała karę. Więc ja oczywiście, jako przytomne, inteligentne dziecko, pytam jej się, czy ona jest pełna rozumu, że robi mi ten wykład, paląc moje papierosy. Na co ona mówi, że tak, bo to jest dla mnie kara za to, że paliłam, to, że ona je sobie wzięła. Na co ja jej mówię, nie, to nie jest dla mnie kara, bo ja sobie teraz załatwię następne. To jest dla mnie dowód na to, że ty nie rozumiesz, co to znaczy dawać dobry przykład. No i oczywiście awantura, bo jestem za bardzo wyszczekana, tak? Mam teraz do czynienia z sytuacją, w której matka spędza na Facebooku w zasadzie swoje życie, jest non-stop dostępna i bardzo dużo publikuje. Jej dziecko nie może mieć konta na Facebooku, ponieważ elektronika ogłupia. I to dziecko potrafi doskonale opowiedzieć o tym, że elektronika go ogłupia. Ale bardzo chce. Po czym mówi, ale nie mogę, bo mi to ogłupia, bo mi to szkodzi, bo to są bodźce, ja mam ADHD, nie mogę. Ale kiedy dasz mu przestrzeń na bezpieczne wyrażenie się, to mówi, jestem jak moja matka, jestem jej lustrem. Też chcę. Jeśli to tak ogłupia, to znaczy, że ona się ogłupia, to znaczy, że jest głupia, to znaczy, nie mogę jej słuchać, nie mogę jej wierzyć. A jeśli to nie ogłupia, to znaczy, że ona kłamie, więc też nie mogę jej wierzyć. Tak czy inaczej, nie mogę jej wierzyć. Bo ona mi mówi, że social media, że elektronika mi zaszkodzą, a siedzi w nich cały czas. I jeszcze kłamie, bo kiedy mówię, masz internet, pytam, masz internet, to ona mówi, nie, nie mam. A ja widzę, że ona jest w internecie. No i to dziecko bardzo matkę kocha, ale regularnie ją bije. Grozi jej. I ona jest przekonana, że to dziecko jest po prostu nienormalne i niebezpieczne. Tymczasem to jest dziecko, z którym naprawdę łatwo jest się dogadać. Gdy go pytasz, dlaczego straszyłaś mamę nożem? Dlaczego pobiłaś mamę? To ono mówi, bo chciałam, żeby zrozumiała, jak ja cierpię, gdy ona się tak zachowuje. Zachowuje się tak samo jak ona. Mi pęka serce od tego, że ona mnie nie chce słuchać. To ja robię coś, od czego jej pęknie serce. Może w końcu zrozumie. Oczywiście ta matka tego nie wie, bo on jej tego nie powiedział. Dlaczego? Dlatego, że ona mu wszystko opowie, ona mu wszystko zagada. Ona nie daje mu dokończyć zdań, ona nawet nie wie o tym, że mu nie daje dokończyć zdań. Ja widzę to z boku. Że on próbuje coś powiedzieć, ona już wie i już mu przerywa i już mu strzela swój wykład o tym, co jest dla niego dobre, a co jest dla niego niedobre. I ona, kiedy ode mnie usłyszała, że agresja jej dziecka wynika z jej zachowania, to znaczy ona swoim zachowaniem prowokuje agresję swojego dziecka wobec siebie, to za takiej furii tak mnie zaczęła zakrzykiwać, że ja się wcale nie dziwię, że to dziecko się rzuca na nią z łapami. Bo kiedy moja matka mnie w ten sposób przegadywała i zakrzykiwała, to też się rzucałam z łapami. Bo ja miałam tylko i wyłącznie prawo słuchać. Tylko że to nie jest takie proste się na tym złapać. Tobie się może wydawać, że twoje dziecko ma prawo mówić. Pytanie, czy ono nie ma prawa mówić tej narracji o życiu, którą ty mu sprzedałeś. Dzieci, o których mówię, i ja też, miałyśmy
mieliśmy, mamy, mają niepodważalne prawo wyjaśniania, dlaczego coś jest dla nich złe, dlaczego coś jest niewłaściwe, dlaczego czegoś w ich wieku jeszcze nie wolno, nie wypada, nie należy. Dlaczego ten, nie wiem, tata jest zły, dlaczego rodzice się rozwodzą, dlaczego nie wolno zawracać mamie głowy, bo mama się źle czuje, bo mama właśnie ma depresję, bo mama coś tam. To wszystko wolno powtarzać w kółko jak Katarynka. Nie ma problemu. Ale to jest jedyna narracja, która obowiązuje. Narracja rodzica. Rodzic się nie pyta dziecka, jaka jest twoja narracja, co ty chcesz mi powiedzieć o tej sytuacji. Kiedy dziecko mówi, źle się czuje, to rodzic odpowiada natychmiast, ale ty nie masz powodu się źle czuć. Kiedy dziecko mówi, nudzę się, to natychmiast odpowiedź to idź do książek. Kiedy dziecko mówi, boję się, to się dowiaduje, nie ma się czego bać, tutaj w szafie nie ma żadnego potwora. A tymczasem za każdym takim komunikatem, boję się, musisz podążyć, bo ty musisz nauczyć dziecko w ogóle rozumieć samo siebie. Więc musisz mu pokazać, jak ty dochodzisz do tego, żeby je zrozumieć. A dzieci bardzo często działają w ogóle zupełnie odruchowo, zazwyczaj odruchowo, i one siebie nie rozumieją. One siebie tylko czują. Czyli dziecko daje ci jakiś komunikat, który jest takim impulsywną w ogóle reakcją na jakieś emocje, których doznaje. Jakimś takim symbolicznym, skojarzeniowym wypaleniem nagle z czymś. I twoim obowiązkiem jako rodzica i wychowawcy jest pokazać dziecku, że to, co ono właśnie wypluło jako rozwiązanie, przykład z ostatnich dni, rozbije mamie telefon. Po co rozbijesz mamie telefon? Żeby cierpiała tak jak ja. A dokładnie to było, rozbije mamie telefon, żeby nie miała pieniędzy, żeby się martwiła, żeby się bała, żeby cierpiała tak jak ja. Oczywiście dziecko cierpiące w wyniku zachowania matki, tak? Ale ona się nie, ona się nigdy nie dopytała o ten proces. Ona nigdy nie pokazała temu dziecku, jak zachodzi proces zrozumienia tego. Nie, ona tylko słyszała, rozbije ci telefon, więc zaczynała zabierać ten telefon i mówić o karach. Albo o tym, że tak nie wolno, bo to jest nieodpowiedzialne, bo ten telefon jest jej potrzebny do tego śmego i owego. Czyli znowu, narracja matki tu wchodzi. Dziecko daje bardzo skomplikowany, wieloaspektowy komunikat. Stłukę matce telefon. To nie jest prosta rzecz. Stłukę matce telefon, czyli zrobię coś niedopuszczalnego, coś, czego nie wolno mi zrobić, o czym wiem, że będzie dla niej złe w skutkach. Ile tu się rodzi pytań? Dlaczego chcesz stłuc ten telefon? Co ci da to, że stłuczesz ten telefon? Dlaczego akurat wymyślasz stłuczenie telefonu, a nie coś innego? Czym sobie zasłużyła na tą karę? Co powinna zrobić, żebyś nie chciał jej ukarać? Czy jest coś, co mogłaby zrobić, żebyś uznał to, co ona mówi, a jednak nie chciał jej ukarać? Czy jest jakieś rozwiązanie, które usatysfakcjonowałoby was oboje? Rolą rodzica, który słyszy, że dziecko chce mu stłuc telefon, lub którego dziecko bierze nóż do ręki i zaczyna go atakować, lub którego bije, jest unaocznić dziecku proces myślowy i emocjonalny, który w nim zaszedł, który do tego doprowadził. Tymczasem rodzice reagują po prostu jak na bunt na pokładzie obrazę majestatu. Natychmiast reagują. Dziecko bierze nóż, więc mu zabieram i je karam, bo to jest niedopuszczalne, a jak będziesz dorosły i tak zrobisz, to pójdziesz do więzienia i tak dalej. Dziecko zaczyna cię bić, a ty je po prostu unieruchamiasz i karasz. I robisz mu wykład, dlaczego się nie bije rodziców. Nie ma w ogóle miejsca na dziecko, nie ma żadnego podążania za dzieckiem, nie. Jest tylko i wyłącznie dziecko, podążaj za mną. Więc rodzic nie zna powodu, dla którego dziecko zareagowało agresją,
nie pyta o ten powód i bardzo negatywnie go ocenia, wręcz zabiera dziecku, odbiera dziecku prawo do tego, by ten proces w nim zaszedł. To jest karygodne. Jesteś nienormalny. Jeszcze raz tak zrobisz, to cię oddam do domu dziecka. Jeszcze raz tak zrobisz, to nie będziesz oglądał telewizji przez tydzień. A rodzic jest dla dziecka najważniejszy, więc dziecko podnosi rękę na rodzica, to zesranym obowiązkiem tego rodzica jest dowiedzieć się, co spieprzył. I ma się tego dowiedzieć z pokorą, spokojem i bez ego. Jeśli twoje dziecko używa w stosunku do ciebie agresji, czy agresji w stosunku do jakiegoś nauczyciela, innego dorosłego, z dziećmi to jest trochę inny temat, dziecko. Ale jeśli dziecko występuje z agresją i buntem do dorosłego, to znaczy, że ten dorosły zrobił wszystko, żeby dziecko odczuwało go jako wroga. Czyli popełnił największy grzech, jaki mógł. I teraz, ponieważ to dorosłe jest tą osobą bardziej myślącą, bardziej sprawną i bardziej odpowiedzialną, obowiązkiem dorosłego jest kroczek po kroczku wyśledzić swój błąd. Zrozumieć wizję dziecka, choćby ona była najbardziej odjechana, symboliczna i agresywna i krwawa, to ty się nie emocjonujesz tym, że twoje dziecko jest wobec ciebie agresywne. Ty to przyjmujesz na klatę. Bo niestety musisz dokonać bardzo silnej samokrytyki. Szczerze mówiąc, tak samo jest też w relacjach po prostu dorosłych, w związku. Oczywiście, ponieważ ludzie się udysfunkcjonalizują w procesie socjalizacji, to jest możliwe, że faktycznie twój partner robi ci krzywdę. I nawet nie chce. Ale jest też bardzo prawdopodobne, że jeśli osoba, która cię kocha, drze na ciebie mordę, to doprowadziłeś ją na skraj. To zraniłeś jej uczucia. To ją obraziłeś i tego nie wiesz. To ją ignorujesz i tego nie zauważasz, bo widzisz tylko siebie. Wszelką podstawą dobrych relacji jest po pierwsze słuchać, a nie odpowiadać. Jaka to jest rzadkość. Każdy słucha drugiego, żeby wychwycić ten moment, w którym można się wtrącić ze swoją odpowiedzią. Każdy formuje sobie tę odpowiedź, gdy tamten gada, a ten drugi zrobi zaraz odwrotnie. Nie zadajemy pytań, które mają nam ułatwić zrozumienie. Nie. Zadajemy pytania, które naszemu rozmówcy mają ułatwić zrozumienie jego błędu. Pytania czysto retoryczne, prowadzące do naszej słusznej wiedzy, a już szczególnie dzieci i ryby głosu nie mają i dziecko nie jest mądre i ma się nie mądrzyć, więc nie ma potrzeby zrozumienia go, to ono ma zrozumieć, co jest słuszne. I można sobie życzyć tego od świata i od życia, żeby dziecko rozumiało, co jest słuszne. Można. Tylko, że jako osoba dorosła powinieneś wiedzieć, że to nie zadziała i po prostu wzbudzisz bunt. To jest znakomita metoda wzbudzenia buntu. Nic więcej. Jeśli chcesz wyręczyć swoje dziecko z życia, jeśli myślisz, że szanujesz swoje dziecko, dlatego mu wszystko wyjaśniasz o tym, co się dzieje, co ono powinno, czego nie powinno, co mu wolno, czego nie wolno, dlaczego nie wolno i tak dalej, to tworzysz sobie kogoś, kto ma cię serdecznie dosyć, czuje się przez ciebie spychany na drugi plan, widzi, że ty jesteś dla siebie najważniejszy i mógłbyś słuchać siebie cały dzień i zrobi wszystko, żeby mieć od ciebie jak największy spokój. Albo żeby cię zniszczyć, albo żeby cię zdominować. Albo żeby cię zranić tak, jak ty go ranisz. Specyficznym problemem jest takie wyjaśnianie dziecku, dlaczego czegoś nie będzie miało, że dziecko zaczyna się czuć partnerem, może nawet rodzicem, kolegą, kimś równym.
Nadmierne wyjaśnianie dzieciom, dlaczego nie będzie miał jakiejś zabawki, bo mamusia nie ma pieniążków. Nadmierne wyjaśnianie dziecku, bo mamusia jest chora na depresję, bo mamusia jest chora na raka i może umrzeć i bardzo źle się czuje i dlatego nie ma dla ciebie czasu i bla 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 bla. To jest nadmierne wyjaśnianie problemów rodzica. I one znowu zajmują całą rozmowę, całe w ogóle pole widzenia. I mało jest ważne, jak to dziecko się z tym czuje. Nie, bo ono musi zrozumieć, dlaczego ja nie mam pieniążków, dlaczego ja nie mam czasu, dlaczego ja nie mam siły. Czyli to jest komunikat, nie jest istotne, jak się czujesz, bo ważne jest to, jak ja się czuję. Nie jest istotne, jak ty się czujesz. Ważne jest to, co ja mogę, a czego nie mogę. Tymczasem rozładowanie emocji trudnych bardzo łatwo odbywa się przez zwykłe powiedzenie. Więc pozwól mówić dziecku, jestem wściekły i nie mów mu, że nie ma powodu. Albo, że ty jesteś bardziej wściekły. Zamknij się, daj sobie spokój w końcu z byciem centrum wszechświata. I nie przypisuj swojemu dziecku intencji bycia pępkiem świata tylko dlatego, że ono próbuje się wepchać w waszą wspólną narrację, tak żeby zająć połowę. Bo dziecko chce od ciebie czasu. Taki komunikat. Pobaw się ze mną. Czyli ono mówi tyle. A ty mówisz tyle. Po jakim czasie, jeśli sytuacja będzie odwrotna, zaczniesz się czuć traktowany jak śmieć? Szybko. Więc okej, odpowiedz mu. Nie mam siły na to i to. Ale mam na rozmowę. Miej czas na rozmowę, jeśli jesteś rodzicem. I porozmawiaj o tym, jak twoje dziecko się czuje z tym, że ty ciągle jesteś na Facebooku, w łóżku, w szpitalu, że ty ciągle nie masz pieniędzy. Wysłuchaj tego. Pozwól ci naciupać. Ono jest wściekłe. Ono nie dostaje czegoś, co mu się należy, bo taka jest prawda. Dziecku się należy, sprowadziło się na ten świat. I jemu się coś od ciebie należy. Twoja uwaga. Twoja uwaga i twoje zrozumienie. Twoje prowadzenie i twoje podążanie za nim. Dlaczego ty masz podążać za dzieckiem? Nie tylko po to, żeby je wspierać w tym, czym jest mocne i w tym, czym jest słabe. Ale jeśli ty nie podążasz za swoim dzieckiem, tylko zawsze ono ma podążać za tobą, to nadajesz mu znowu jasny komunikat. Nie jesteśmy równi. Ja jestem lepsza, a ty jesteś gorsza. Jestem wartościowa, a ty jesteś głupi. Ja jestem pełnowartościowy, a ty niepełnowartościowy. Ja umiem, ty nie umiesz. Ja wiem, ty nie wiesz i tak dalej. Jeśli nie traktujemy dziecka jako kogoś równowartego, równoważnego, czyli kogoś, kto ma prawo takie samo do takiego samego obszaru rozmowy, to nadajemy mu komunikat, że jest gorszy. I możesz sobie tłumaczyć, że ty cały czas tłumaczysz swojemu dziecku, że jest niezwykle wartościowe i super. Tylko jeśli to ty gadasz o tym, że ono jest wartościowe, to znowu ty masz głos, ono nie. Jeśli urządzasz długie, motywacyjne, wspierające wystąpienia na temat tego, że ty kochasz swoje dziecko i ono jest super i jest dla ciebie najlepsze na świecie, to nadal ty gadasz, ty masz prawo głosu, a ono nie. Nadal twoja narracja się liczy, a ono ma słuchać. I jeśli dzieci czują się przytłoczone tym, że my mamy więcej do powiedzenia niż one, jeśli dzieci czują, że nie zwracamy na nich uwagi i tylko swoim niegrzecznym, głośnym i upierdliwym zachowaniem mogą na nas zwrócić swoją uwagę
jeśli dziecko musi rozumieć całą Twoją argumentację, a samo nie ma prawa, przestrzeni, miejsca do argumentacji, jeśli dziecko wyrażając swoje emocje również w formie rozwiązań, również często bardzo niedorzecznych, natychmiast się dowiaduje, że ono nie ma prawa, podstaw, powodów czuć tych emocji, tylko zamiast tego powinno czuć wdzięczność, bo ty je utrzymujesz, bo ble, 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 dałeś mu życie i tak dalej. To dziecko sobie poradzi, bo dzieci są jeszcze niezłamane i bardzo dobrze przystosowane. Tak jak mówiłam, one są bardziej funkcyjne niż dorośli. Dzieci są elastyczne, tworzą metody przetrwania, przystosowania. Dlatego często wyrastają na tak dysfunkcyjnych dorosłych, bo w dysfunkcyjnych warunkach musiały się przystosować. Ale wszystkie skrypty DDA były bardzo przystosowawcze przy porypanych dorosłych. I dopiero gdy w nich wyrastamy i zawsze nam się potwierdza, że chore zachowanie bardziej się opłaca od zdrowego, to wyrastamy na dysfunkcyjnych dorosłych, którzy niczego nie potrafią zrobić dobrze, zbudować związku, zbudować firmy, ułożyć sobie życia. Tylko są cały czas nieszczęśliwi, cały czas coś źle, dlatego że stosują metody, które przy ich porąbanych rodzicach pozwalały przetrwać. Dlatego tak ważne jest, byś traktował dziecko jak małego, dorosłego. Bo ono się nie nauczy żyć swoich opowieści i w dniu, w którym wyprowadzi się z domu, nie stanie się kimś innym. Najpierw było dzieckiem, kimś podrzędnym i nagle stanie się rzędnym. Nie! Jeśli było dzieckiem, kimś podrzędnym, czyli zawsze twój głos się liczył, zawsze to ty opowiadałeś, to ty mówiłeś, co wolno, czego nie wolno, co czujesz, dlaczego coś jest jakieś, dlaczego czegoś tam robimy, coś nie robimy, to ono później będzie w tej samej pozycji wobec swojego partnera. Czyli jego partner będzie dokonywał na nim nadużyć. Albo możesz też doprowadzić do tego, że to dziecko ci wejdzie na głowę, nie? Oczywiście. W którymś momencie nie wytrzymasz tego, co zrobiłeś ze swojego dziecka. Więc ono ci wejdzie na głowę jeszcze w dzieciństwie i później będzie wchodziło na głowę innym. Czyli na przykład, jeśli nie wnikasz w to, dlaczego ono wobec ciebie używa agresji, tylko próbujesz je spacyfikować, to ono będzie się skupiało tylko i wyłącznie na tym, żeby wzrosnąć w siłę. Żebyś go nie dał rady spacyfikować. Jeśli za to zaczniesz się skupiać na tym, by zrozumieć powody tej agresji, przeprosić, zmienić swoje zachowanie, wypracować pole porozumienia, to twoje dziecko nie będzie miało powodów ulepszać się w byciu tyranem. Ono będzie miało powody ulepszać się w byciu tyranem, tylko jeśli ty będziesz się ulepszał w byciu tyranem. Nikt nie rodzi się poza psychopatami z potrzebą bycia tyranem. Wszyscy rodzą się z potrzebą współpracy, istnienia współplemiennego. I tylko jeśli stworzysz swojemu dziecku takie życie, z którego wynika, że to się nie opłaca, to ono będzie próbowało zdominować domowników, zdominować, nie wiem, nauczycieli, zdominować otoczenie. I jeśli dziecko nie ma zaufania, że dorośli zaspokoją jego potrzeby, to znaczy jest przyzwyczajone, że nie jest rozumiane, tylko musi rozumieć, że nie jest słuchane, tylko musi słuchać, że nie dostaje uwagi, tylko musi ją wyszarpywać swoim niepoprawnym zachowaniem, to dziecko zacznie bardzo szybko zaspokajać swoje potrzeby bez udziału dorosłych. A jak dziecko może zaspokoić swoje potrzeby bez udziału dorosłych? Kłamiąc i kradnąc, oczywiście. I nagle mamy dzieciaka, który ma 10 lat, kłamie i kradnie. I co robimy? Nie dowiadujemy się, jak wielką ono ma deprywację, co ono nadrabia tą kradzieżą. Nie, tylko ono dostaje karę. Ono się dowiaduje, że z powodem do tego. Ono się dowiaduje znowu, że jest konfrontacja. Za to, że kradnie, to ono jest powodem do wstydu, utrapienie.
Zostanie mu zabrane to, co ukradło, i zostanie mu w ogóle jeszcze zabrane coś tam. Że zostanie zgnojone. I mentalność środkowo- i wschodnioeuropejskich władz od zarania dziejów, szczególnie tych wschodnioeuropejskich, szczególnie tych w Rosji, to jest tak docisnąć buta, żeby się nie podnieśli. Narodem rządzi się poprzez kary. I mamy cudowny naród polski, który z każdej kary robi sobie wyzwanie i robi obejście. Polska szara strefa, polskie prawodawstwo i polskie kruczki prawne to jest cyrk na kółkach, czeski film. Polacy na każdy głupi przepis mają drugi przepis, który pozwala jednak żyć normalnie. Mają też półlegalne obejście. Ale mają również całkiem legalne obejście. I za każdym razem, gdy jest za duży nacisk, każda jednostka mająca jakiekolwiek poczucie własnej konstytucji, a więc każda poprawna biologicznie jednostka, będzie się buntowała, będzie ten ucisk odpierała. Więc jeśli dziecko zostanie ukarane za kradzież, to będzie kombinowało jak kraść lepiej. Może być tak, że dziecko chciało zaimponować jakimś młodocianym bandytom z swojej klasy. Nie wychowasz młodocianych bandytów ze swojej klasy, ponieważ oni prawdopodobnie mają, znaczy na pewno mają strasznych rodziców i tutaj nie masz wpływu. Więc mimo, że ci młodociani bandyci są młodocianymi bandytami, dlatego że mają jakąś poważną deprywację w życiu, to tutaj wpływu nie masz, ale masz wpływ na swoje dziecko, to znaczy dowiadujesz się na przykład, że ono uchodzi za frajera w ich oczach i dla własnego bezpieczeństwa robi to, co oni. I to musisz rozwiązać, a nie karać się za kradzież. Może się okazać, że twoje dziecko ma zwykłą potrzebę bycia człowiekiem, który ma jakąś godność i samostanowienie i potrzebuje kieszonkowego i nie będzie kradło. A możesz się dowiedzieć, że twoje dziecko ukradło coś, czego ty absolutnie nie zgadzasz się, żeby posiadało, bo to jest głupie, bez sensu i niewarte i w ogóle niepoważne i to jest marnowanie pieniędzy i tak dalej. A ono to chce. Bo chce być wolnym człowiekiem, który ma prawo sam decydować o tym, czy coś mu się podoba, czy nie. Ale nie! Ty tak bardzo tę rzecz krytykujesz, że ono ją po prostu ukradnie i będzie sobie miało. Bo nie zmusisz drugiego człowieka, nawet jeśli ono jest małym dzieckiem, żeby było tobą. Żeby miało twoje poglądy. Możesz w dużej mierze wtłoczyć dziecku swoje poglądy. Ale tam, gdzie stworzysz ciśnienie, tam pod ciśnieniem w końcu to rozwali. Dlatego w ogóle nie warto napierać. Co ci przeszkadza to, że twoje dziecko chce nosić takie buty? Dla ciebie to jest obciach. A dla niego obciachem jest nosić takie buty, jak ty uważasz za stosowne. No tak, ale dzieci mają mnie słuchać. No tak, ale dzieci mają też grupę rówieśniczą. Mają też poczucie własnej godności. No tak, ale ciebie nie stać na te buty. Okej, to wypracuj z dzieckiem taką ścieżkę, na której ono będzie sobie mogło te buty kupić. Niech sobie oszczędza. Nie wiem, z twojego kieszonkowego, czy od rodziny jak dostaje. Czy niech odciąży cię w domu z jakiegoś obowiązku, żebyś ty mógł więcej pracować i na to zarobić. Czyli na przykład wszystkie wynoszenie śmieci jest jego przez jakiś tam długi czas, czy wszystkie zmywania są jego, bo ty zostajesz w pracy dłużej, żeby zarobić mu na te buty. Jak się dwie strony chcą dogadać, to się dogadają. Jak jedna strona chce, żeby druga się podporządkowała, to się nie dogadają. A to nie dzieci chcą, żeby rodzice się podporządkowali, to rodzice chcą, żeby dzieci się podporządkowały. Dzieci chcą być zrozumiane. Pierwsza moja dzika awantura z matką, z rodzicami, gdy darłam się, że ich nienawidzę i zaczęłam rozwalać szafę, to było, gdy
w czwartej klasie podstawówki nie udało mi się ich przekonać, że nie chcę już nosić plecaka Biedronki, który miałam kupiony do zerówki. Bo jest mi wstyd. Nie, to jest jeszcze dobry plecak. I żadne argumenty, że ja się czuję hipisem, że ja się czuję nastolatką, nie docierały. Miałam dalej nosić plecak z zerówki. To, że dzieciaki się ze mnie podśmiewają, to, że czuję się po prostu jak przedszkolak. Nie. Będziesz nosiła taki plecak, jaki ja chcę. A dla mnie w tamtym punkcie rozwoju, w grupie rówieśniczej, to był dramat. Dzieci mają inne realia. I tak, mojej matce coś dawało to, że ja dalej noszę ten plecak. Moi rodzice nie byli aż tacy biedni, żeby ich nie było stać na plecak raz na kilka lat. O nie. To były czasy wręcz, gdy my jako pierwsi mieliśmy wideo na osiedlu, gdy żarliśmy pomarańcze i dostawaliśmy ciuchy z Włoch, które zresztą tata się nie pytał, czy nam się podobają. Tylko po prostu kupował. Trzeba się było cieszyć, bo wydał kupę kasy we Włoszech. Więc było na plecak. Ale nie, to nie chodziło o pieniądze. To chodziło o zasadę. Zasada mojej matki, dziecko ma się słuchać, była ważniejsza niż dziecko tworzy sobie położenie w grupie rówieśniczej. Niż dziecko kształtuje samostanowienie. Dziecko nie chce czuć się upokorzone outfitem przedszkolaka. To nie było ważne. Ważne były racje dorosłego. I spoko, ja rozumiem te racje. Teraz tym bardziej. Wtedy też rozumiałam. Że nie wygląd jest najważniejszy na przykład. Tylko, że nie było otwarcia na rozwiązanie tego, jak tak, żebym ja też była w tym ważna. Było otwarcie tylko i wyłącznie na to, żebym ja rozumiała, dlaczego plecaka innego mieć nie będę. Wysłuchałam wtedy mnóstwa argumentów. Również takiego, że nauczenie się spolegliwości bardzo mi pomoże w życiu, a jak na razie się nie nauczyłam, więc teraz się nauczę. No nie zadziałało. To może być przykre, wszystko co powiedziałam dla niektórych osób, które mają problemy z dziećmi. I może powinnam była zacząć od tego, żeby nie być przykro. Prawdopodobieństwo, że popełniasz takie błędy z premedytacją jest bardzo niewielkie. Prawdopodobieństwo, że potrafisz w ogóle dostrzec w swoim zachowaniu te mechanizmy, o których powiedziałam, jest również małe, ponieważ kierują tobą najlepsze intencje. Jestem o tym przekonana. Nie przyszedłbyś na tego streama, gdybyś nie miał najlepszych intencji być najlepszym rodzicem, jakim możesz być. Więc jeśli potrzebne są zmiany w twoim procesie wychowawczym, to niech one się zaczną od dzisiaj, czy tam od jutra. Nie obwiniaj się. Prawdopodobnie jesteś lepszym rodzicem niż byli twoi. Nie miej do nich pretensji, oni prawdopodobnie są lepsi niż byli dziadkowie. Oni też postanowili, że nie będą robili czegoś, co im było robione. I starali się najlepiej jak mogli. I ty też się starasz najlepiej jak możesz. I twoje dziecko też się stara najlepiej jak może. Naprawdę mało kto stara się najgorzej jak może. Tylko naprawdę nasza kultura, nasza cywilizacja jest w bardzo trudnym punkcie, w którym chaos aksjologiczny, chaos w ogóle wiedzy nawet jest tak ogromny, że nie wiadomo co jest czym i w ogóle w co ręce włożyć. I ja jestem pewna bardzo wielu mechanizmów psychologicznych, bo poświęciłam kupę lat na naukę, na sprawdzanie, na doświadczanie na sobie, na doświadczanie zawodowe, prywatne. I szczerze mówiąc, na tym kończy się moja pewność wobec czegokolwiek. Ja nie jestem pewna, co jeść.
Nie jestem pewna, jakie ćwiczenia są dobre. Ja mogę sprawdzać na sobie, ja mogę przekazywać najlepszą wiedzę, jaką zdobyłam, porównywać wiedzę, którą zdobywam, ale chaos informacyjny jest tak ogromny, że jeśli ja się nie specjalizuję w jedzeniu, to ja muszę sprawdzać, od czego mi znowu skóra się łuszczy, od czego znowu brzuch mnie boli. I muszę wierzyć w dużej mierze w to, że to, co kupuję, jest tym, co jest napisane i że to działa tak, jak w większości publikacji się twierdzi. Jest ciężko odnaleźć się w świecie, który przerasta nas ilością wszystkiego miliardowe razy. Społeczność, która jest samowystarczalna i poprawna psychohigienicznie, to są plemiona 40-50 osób, nie więcej. Powyżej tej liczby zaczynają się patologie. Powyżej tej liczby zaczynają się przestępstwa, poniżej nie. Oczywiście w dzisiejszym świecie, jak zamieszka ze sobą 13 osób z rodziny, no to będzie patologia najprawdopodobniej, ale to dlatego, że społeczność nasza jest globalna. Jesteśmy miliardami, a nie 40 osobnikami. Więc nie ma co truć sobie dupy, robić sobie wyrzutów o to, że się nie jest rodzicem zgodnym z tym, co dzisiaj zostało powiedziane, albo co gdzieś tam jest napisane. Tylko należy się cieszyć, że niektóre rzeczy, które wydają się straszne, mają bardzo proste rozwiązania. Z każdym razem, gdy uda mi się coś rozwiązać z jakimś człowiekiem, szczególnie jakiś idiotyczny konflikt, w którym ten człowiek czuje, że jest, a ludzie bardzo często czują, że są w konflikcie i są przekonani, że ja też jestem z nimi w konflikcie, choć wcale nie jestem, to gdy w końcu dochodzą do tego, że nie chciałam im zrobić krzywdy i to, co mówię, jest ani nie jest skomplikowane, ani nie jest jakieś nieosiągalne i tak dalej, to mówię taką konkluzję. Dobre rzeczy są proste. Chore i iluzoryczne są skomplikowane. Bo komplikacja tworzy komplikacje. A to, co jest dobre, to, co jest prawdziwe, jest proste. Więc jeśli twoje dziecko jest demonem, o którego przyszłość się boisz, to prawdopodobnie najłatwiej wyleczysz je ty sam, dowiadując się, dlaczego ono jest sfrustrowane i czego mu brakuje od ciebie, co ono chce ci powiedzieć, niż prawdopodobieństwo, że wyleczy je psycholog, psychiatra i leki. Naprawdę. Bardzo mało dzieci, bardzo mało ludzi, około 1%, jest tak zaburzonych, żeby się z nimi nic nie dało zrobić. Czyli rodzi się psychopatami. A na całą resztę działają te same rzeczy. Uszanowanie, dostrzeżenie. Nami kierują te same proste mechanizmy, nam wszystkim o to samo chodzi. Więc jest okej, a nie okej. Ja bym dokończyła. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to oczywiście ja udzielam konsultacji. Kontaktujcie się z Fundacją Przemocnie. Natomiast osoby, które są aktualnie w programie Depresja Kickstarter, mogą o tym rozmawiać w programie. Osoby, które są w naszej grupie społecznościowej, tam też mogą poruszyć ten temat. Dziękuję bardzo.